umówiłyśmy się z burmistrzem Krapkowic, panem Piotrem Solochem. Dzień dobry, panie burmistrzu, witamy. Telewizja Silesia. Witamy. Zajmiemy dogodne miejsca. Panie burmistrzu, proszę nam powiedzieć, czym Krapkowice mogą zaskoczyć współczesnego turysta? Wszystkim, jak tutaj widzicie, witam serdecznie w centrum, w sercu naszego zabytkowego miasta. Miasta z 700-letnią ponad tradycją. Wysłuchaliśmy hejnału. Hejnał został skomponowany specjalnie z okazji 700-lecia nabycia praw miejskich, czyli w roku 1994. Jest to miks Karolinki, czyli pieśni ludowej, z Mazurkiem Dąbrowskiego. I niektórzy tam się trochę naśmiewają, że to może nie Kraków, a ja powtarzam często, że w każdym leksykonie Krapkowice są po Krakowie zaraz. Można to sprawdzić. A czy możemy zaskoczyć? No przede zabytkami to zabytkami. Mamy basztę, mury, zamki. Jesteśmy nad Odrą pięknie położone z dopływem, z Osobłogą. Rzeki te spływają do nas z Czech. Oczywiście różnie to bywa, bo przynoszą również szkody, ale rzekę się kocha, każdą wierną rzekę trzeba kochać, bo ona przynosi również wiele szczęścia życia i nakręca turystykę i koniunkturę. Czym możemy zachęcić? Wszystkim dostępem również do bazy noclegowej. Może nie jest ona aż tak bogata, ale są dwa hotele. Przy hali sportowej również są miejsca noclegowe, a szczególnie jest atrakcyjny hotel w zamku, gdzie można i odwiedzić park i starodruki, słynne na całą Polskę, bo naukowcy przyjeżdżają, żeby pisać tu prace naukowe. W budowaniu jest hotel z restauracją nad samą Osobłogą. Myślę, że to będzie również związane z atrakcjami turystycznymi, kajakami, może stateczkiem. To jest najbliższa, bardzo bliska już przyszłość, bo ta inwestycja się w tej chwili realizuje. Jeszcze w tym roku oddamy do użytku akwapark, mini akwapark, jak bym to powiedział, czyli basen z atrakcjami. I jest to tu niedaleko pola golfowego, gdzie jeżeli ktoś się zmęczy na polu, to może się iść wykąpać i odwrotnie. Zwiedzać można no nie tylko zabytki, ale myślę, że samo miasto urocze położone, które ma tradycję również w produkcji obuwia, bo w roku 1935 była tu słynna fabryka czeskiego producenta Bate, do dziś znanego. I buty do dziś znane są jeszcze, wprawdzie tutaj nie istnieje już ten zakład, ale buty znane są na cały świat, w kraju na pewno, bo zjeżdżali tu do nas, wielu zjeżdżało, żeby się zaopatrzyć w te buty, kiedy były braki. Nawet nasza gmina, co jest ciekawostką, ma kształt buta, buta włoskiego, apenińskiego. Ciekawe takie właśnie jest położenie, jakby to się ukształtowało właśnie z tych tradycji obuwniczych. Ale nie trzeba daleko szukać, bo bowiem siedzimy w samym sercu Krapkowic, piękny rynek, który okalają ze wszystkich stron kamienice, prawda? Przedtem tutaj była baszta, na samym środku się znajdowała. Tak, no był to ratusz, powiedzmy w roku 17 w czasie dużego pożaru miasta ratusz niestety spłonął. I nigdy już jakoś nie przygotowano się do jego odbudowy. Wprawdzie siedziba władz miejskich była tu nieopodal, został jeszcze herb na tym budynku, gdzie w tej chwili jest restauracja, czyli był to taki niejako erzac tego ratusza, który no spłonął i w to miejsce przynajmniej jest fontanna, przy której można się ochłodzić, zrelaksować. Jest to taka pasterka, która ponoć została wyłowiona kiedyś z Odry i na tą część została na fontannie umieszczona. Czyli co, panie burmistrzu, serdecznie zapraszamy wszystkich turystów do Krapkowic. Zapraszamy.
A to krapkowicka baszta, symbol miasta. Z baszty codziennie w samo południe nadawany jest hejnał Krapkowic. Niezwykłą pamiątką ze zwiedzania tego miejsca może być kartka. Kartka papieru czerpanego ręcznie. Myślę, że z powodzeniem możecie na niej wysłać życzenia do rodziny albo napisać długi, romantyczny list. A jak się czerpie taki papier, pokaże nam pani Wiesia. Papier wymyślili Chińczycy bardzo dawno temu, ponad 200 lat przed naszą erą. Pierwszy papier powstał ze szmat. Były to szmaty lniane i bawełniane. Można jeszcze zrobić z makulatury, ze słomy, z trzciny, z bawełny. Z takich ciekawostek, z bawełny robimy banknoty. Bawełna posiada najsilniejsze włókno papiernicze, od 2 do 6 mm. Żeby sobie zrobić karteczkę papieru, do tego mi jest potrzebne sito. Jest to sito czerpalne i ramka formatowa. Tutaj w tej mojej bali mam włókna papiernicze. Włókna papiernicze wyglądają jak ludzkie włosy. Są tak cieniusieńkie, że tego gołym okiem nie widać, ale przez mikroskop i przez lupę bardzo ładnie. I teraz pokażę, jak sobie można zrobić kartkę papieru. Najpierw tą moją masę papierniczą, czyli te nasze włókna, trzeba bardzo dokładnie wymieszać. Po wymieszaniu, po złączeniu ramki z sitkiem, zaczynamy sobie czerpać. To już jest tak prawie gotowa kartka, prawie. Żeby zrobić taką kartkę, do produkcji kartki potrzeba mi ponad 80% wody. Żeby teraz tą kartkę ściągnąć, muszę ją sobie wyrzucić na szmaty, czyli ściągnąć. Już jest gotowa kartka, ale ona jest dalej bardzo mokra i posiada bardzo dużą ilość wody. Tą kartkę muszę ponownie przykryć szmatą. Są to szmaty, które odciągają bardzo dokładnie wodę. Wsadzamy sobie tutaj to pod prasę, tu pod taką prasę. Odciągamy jak największą ilość wody i wtedy taką karteczkę już możemy wziąć w ręce. Po wysuszeniu, po wyprostowaniu jej, czyli wygładzeniu, można z tej kartki właśnie zrobić wszystko tak, jak pani powiedziała. No i napisać ten romantyczny list. Tak. Polecamy.